kochani, witajcie w sobotę. Sobota, ja już taka jestem zamieszana, bo od rana coś się dzieje. Sebastian dzisiaj miał mieć mecz, ale też w tym samym czasie są urodziny jego kolegi. I tak nie wiedzieliśmy, czy pójdzie, czy nie pójdzie, ale się okazało, że mecz jest później, więc musieliśmy zrezygnować z czegoś. Sebastian podjął decyzję, że jednak rezygnuje dzisiaj z meczu koszykówki i idzie na urodziny, to jest jego najlepszy przyjaciel. A teraz właśnie podwoziliśmy z Zuzią Hani dresy, bo Hania gra dzisiaj tenis, a jest bardzo zimno, a brała sobie tylko takie krótkie getry i pisała, że zamarza, więc dowiozłyśmy jej spodenki i jedziemy teraz z Zuzią na Farmer's Market, tak? Z naszym kompostem, który nie jest wyniesiony od... przed świętami chyba ostatni raz. Potem przestaliśmy odkładać kompost. I słuchajcie, jedna rzecz, którą zauważyliśmy. Jaka, Zuzia? Jest wiele więcej śmieci jest w życiu. Tak, dużo śmieci teraz. A tak praktycznie mieliśmy zawsze pusty kosz, przez to, że tak dużo tego kompostu jednak wyrzucaliśmy. To jest fajnie, bo jesz coś i później dasz do kompostu i wiesz, że coś się z tego nowego stanie. A tak jak do koszewka też, to tego będzie leżało na wysypisku i... Dokładnie, dokładnie. Też... Czekaj, muszę sobie tutaj przejechać. Wiele osób nas pytało, dlaczego nie mamy swojego kompostu. To nie jest takie proste tutaj na osiedlu, bo generalnie zdarza się dużo przypadków, na przykład szczurów, więc nie chcemy, wiecie, przyciągać te szczury. Tutaj w tym klimacie to jest bardzo łatwo właśnie o takie różne zwierzątka, więc kompost oddajemy. I to jest profesjonalny facility, jak się mówi, więc oni możesz tam dawać różne rzeczy, które do normalnego domowego kompostu nie dałoby się dać. Dobra, także jedziemy oddać kompost, musimy zdążyć. Kupujemy dzisiaj te donaty nasze ze słodkich potato. Tak, proszę. Takie są dobre, już tyle razem pokazywaliśmy. Donaty, które są robione z batatów. Przepyszne. Zuzia, a ty obiecałaś, że dzisiaj albo jutro opowiesz o tej szkole. Okej, już masz wolne. Zuzia, ja wczoraj poszłam, wszyscy poszli spać, a Zuzia jeszcze walczyła. Chyba do 12, co? No. Dokładnie o 11:59 nacisnęłam sobie. Do ostatniej minuty pracowałam nad tym. Tak? No. Ale udało ci się skończyć. Tak. Mi tak serce się wchowiło. No, a co będzie w przyszłym tygodniu w szkole u Zuzi, to... Wow! To będzie duża wiadomość, ale o tym pogadamy później, póki co jedziemy, no, bo się spóźnimy. Teraz weekend też muszę trochę... Powtórkę zrobić. Serii. Na testy. Pouczyć się. Zamówiłam 3 takie bez niczego, 3 z czekoladą i 6 z cynamonem. Bez niczego. No. Już w domku, ale widzę, że Tomek zaczął ściągać dekoracje beze mnie. Póki co ściągamy dekoracje tylko tutaj przed domem. W domu sobie zostawiamy jeszcze. No. I ten napis też zostaje.
Nawet z tym wieńcem na razie zostanie, a dopiero potem na wiosnę zrobię inne. Albo na walentynki jeszcze zrobię jakieś serducho tutaj. I już dojeżdżamy, dojeżdżamy, ale wy jeszcze nie wiecie gdzie, bo nic nie powiedziałam. Już wam mówię. Dzisiaj jedziemy na mecz hokeja. Byliśmy na meczu hokeja raz? Dwa razy? Raz. Nie, dwa razy. Raz byliśmy z rodzicami, a raz byliśmy sami. I dzisiaj akurat wypadł nam czas. Mieliśmy od miesiąca zarezerwowane bilety i w sumie mieliśmy zarezerwowane 5 biletów, ale nasze dzieci nie chciały iść, więc Tomek sprzedał bilety jeszcze dzisiaj. No, także mamy randkę. Idziemy na hokej. Stąd te obłożenie policji tutaj. Blokują niektóre wjazdy, więc musimy teraz na okółkę jechać, a mecz jest tak naprawdę za 6 minut, więc będziemy spóźnieni. Ale chyba nie da się zjechać. A nie wiem, by teraz. Możemy być spóźnieni, ale wyjdziemy sobie troszeczkę później, na spokojnie. Ja muszę tu zjechać, bo to jest zjazd. No dobra, to jedź. No widzę. 7:03. Patrz jaki jeszcze jest. Korek! O, idzie, aha, Sebastian. Kolejka. Ktoś idzie piechotą. Mówiłam ci, że jednak ludzie pójdą piechotą. Czerwone koszulki. Hurricanes. Hurricanes, tak. U nas flaga wisi na... na domu widziałam, że powiesiły dzisiaj, tak? Carolina Hurricanes się nazywa zespół NHL. Bardzo dobrze grają w tym sezonie. Są na trzecim miejscu w konferencji. Dojechaliśmy w końcu, idziemy na parking i już nas kierują. Zawsze jak jest jakiekolwiek wydarzenie, od najmniejszych do największych, zawsze są ludzie, którzy będą wam wskazywać, gdzie trzeba zaparkować. A teraz musimy zapłacić za parking. A numer. Tomek nie był w stanie zapłacić telefonem. Pani go puściła za darmo. Ale też powiedziała, że jestem przy stanie. Nie powiedziała tak. Nie? Widziała, że ja tu siedzę. Zawsze miałem problem z językiem angielskim. No to żeby nie było. Jesteś kochanie przystojny, taki przystojny. Taka komediantka z ciebie, no przestań. No nie wiem, Tomek, masz wpadkę. Tu jest, zobaczcie, sala NC State, czyli inny college. No. A tu Tomek ma z UNC. Zaraz ci tutaj zlinczują. Kibole. Tu nie ma kiboli. No, już grzecznie. Jeszcze kawałek mieliśmy do przejścia. Więc cały parking już jest zapchany. Ten bezpośrednio pod areną. Tu Tomek mówi, że jeszcze jest duży stadion na futbol amerykański, tak? Też koleżów, no. Też NC State. Tam się nazywają, bo Wolfpack, czy jakby o, banda tak, wilków. Tak. Paka wilków. A to my. A my to my, UNC. Dwa boroczki z Polski. Ale chyba śmigłowce jakieś. A, helikopter. Śmigłowce wojskowe. Dwa lecą, chyba wojskowe. Na pewno wojskowe. A tu przed nami właśnie widać rodzina z dwójką małych dzieci. To jest takie fajne. Pełno dzieciaczków potem, nie? Aha. Chyba takich jak my było trochę więcej. Wszyscy chcieliśmy uniknąć kolejek. Nawet maski zostają, jakby ktoś zapomniał. Tak? Mhm. No teraz kontrola jak na... Puścili się? Puścili mnie, ledwo. A, już grają. Męż. Gdzie, jakie miejsce mamy, Tomek? Czekaj, już jest 1-0 chyba. 1-1 już jest. Aha, masz rację, gdzie idziemy, nie? No. 303. Do góry. Elevator tam są. Excuse me. O tak, chyba nie po tej stronie jesteśmy, musimy iść w drugą stronę. Get set, go!
Agresywnie grają, nie? No nie, to jest hokej. O to chodzi. Let's go! Skończyć, ale niestety musimy zostać. Dogrywka. Ale dobrze jest, 3-3, wyrównaliśmy. Ale nie powiedzieliśmy, z kim gramy dzisiaj, bo gramy z Florydą, Panthers. I w tym miejscu pozdrawiamy Anię i Marka. Florydy. W dogrywce grają tylko... Jest 3-3 grają. 5 minut. I to jest bardzo dużo miejsca. Dobra, wychodzimy. Przegraliśmy, ale... Ale po dogrywce Panthers walczyli z 3-1, wyciągnęli na 3-3, ale w dogrywce niestety... Ale Florida Panthers bardzo dobrze grali. Dobrze grali. O, jaki tuning, patrzcie, jaki tuning. Jakby to były garby, to by go... Szybciej wściekli, też przyjechali. No, taki korek, więc póki co idziemy spacerkiem. Czy jakieś podsumowanie? No, podsumowanie jest takie, że polecamy mecze NHL. Jest fantastyczna atmosfera. Gra była bardzo wyrównana. To był dopiero drugi mecz, który Harry Kane przegrali u siebie w domu. No ale myśmy na niego akurat trafili. Natomiast było po dogrywce i na pewno po dużej walce. Chłopaki zostawili serce na lodowisku. Nasza drużyna, słuchajcie, oni wczoraj wygrali 4-3, więc wczoraj mieli mecz. Dzisiaj mogli być zmęczeni, więc usprawiedliwiamy ich. Natomiast hokej super i jeżeli ktoś myśli, że nie widać krążka, uwierzcie mi, nawet z górnych partii hali też widać krążek. Fantastyczna atmosfera. Świetna gra. Zresztą oglądam teraz namiętnie ten hokej, bo w Stanach jest naprawdę trochę inny ten hokej niż w Europie, jest mniejsze lodowisko. No i dynamika gry jest przez to większa. Więcej starć, więcej takiego fizycznego kontaktu i grania, więc bardzo fajnie. Chociaż troszeczkę ja jestem zawiedziona, bo nie było bójki. Normalnie są jeszcze bójki podczas gry. Nie wiem, czy one są jakoś takie ustawiane, czy, nie, tak, no czy faktycznie nie, się tam trochę się tam poprzepychali, ale trzaskania jakiegoś nie było dzisiaj. No. Także jesteśmy zadowoleni, wszystko było ok. Poza tym, słuchajcie, chodzimy na ten mecz nie tylko dla tej wygranej, tylko dlatego, że ta atmosfera jest rewelacyjna. Jak już widzieliście, starałam się nagrać wszystkie takie fragmenty, żeby było, żeby wam pokazać, że naprawdę jest warto chodzić na takie mecze całymi rodzinami, wspierać swoich zawodników i przede wszystkim bawić się dobrze, bo takie mecze są okazją dlatego, żeby odpocząć i pobawić się, odreagować po prostu. Trzeba przyznać, że w Stanach jest bardzo wysoka kultura kibicowania, naprawdę. No, polecamy. Fajnie. Jakbym miała powiedzieć, ile było na przykład muzyki i rozrywki w takim meczu, to bym powiedziała, że to jest jakieś 60% rozrywki i muzyki do 40% gry.
Tak, bo w przerwach, w każdej przerwie technicznej... Co się dzieje. Co się dzieje. Jak oglądacie w telewizji reklamy, to tutaj na boisku, na lotnisku... na lodowisku są jakieś atrakcje dla dzieci. Albo dla dorosłych. No, więc naprawdę cały czas się coś dzieje. Bardzo fajnie. Dokładnie. Tym razem akurat zrzucali koszulki, ale normalnie koszulki jakby wyrzucają, a tym razem zrzucali je na jakby takich małych spadochronach. Bo... coś nowego. Ania też chciała zrzucić koszulkę, ale powstrzymałem ją w ostatniej chwili. Bla, bla, bla. No, wracamy, właśnie wjechaliśmy na autostradę i zobaczcie, jakie są korki. My na szczęście w przeciwną stronę, dokładnie. Continue on Wade Avenue for 2 miles. Właśnie mi się przypomniało, zapomniałam o tym wcześniej, ale miałam wam powiedzieć o tych wszystkich okrzykach. To jest takie bardzo amerykańskie. Wcześniej dla mnie najbardziej amerykańskim okrzykiem było takie iha, taki bardziej westernowe. Ale teraz nie, na wszystkich meczach jest inny okrzyk, ale go teraz nie powtórzę. Tomek może Tomek mi pomoże. Tomek zaprezentuj, okrzyk. Woo! No to jest takie. Woo! Facet koło mnie robił to idealnie. Aż mi ucho po prostu zbolało. Po wszystkich emocjach dzisiaj już niedziela, jesteśmy na lunchu, akurat jesteśmy po kościele. Przyjechaliśmy do nowej restauracji, do której się wybieram za niedługo z dziewczynami. Pijek Chang, azjatycka najpierw. Zusia się uczy, albo udaje, bo ma zeszyt zamknięty. bardzo fajny lokal. No zobaczcie, tylko te posągi mnie trochę przerażają. Teraz zobaczymy, jakie jeszcze jedzenie mają, bo nie byłam tutaj wcześniej, a to jest sieć generalnie. Widziałeś, że to jest sieć? Nie. A byłeś kiedyś tutaj? Nie, tam byłem. Zaskoczyłaś mnie dzisiaj, naprawdę. A, widzisz? Bo ja myślałem, że pójdziemy do Maka, ale... Bo się nawet ubrałem jak do Maka. My w ogóle wczoraj po tym meczu, ja tak jadę i mówię, ale wiesz co, pierwszy raz w ogóle mnie naszło na jakiegoś hamburgera, to no to jedziemy do McDonalda. Ja mówię, nie, to już było tak późno. O którym byśmy wracali? Byliśmy w domu 11. Dzieci nie spały, ale było cichutko, spokojnie, nie? Bo bardzo dumna byłam z was. Teraz czekamy na jedzenie. Już jestem bardzo głodna. To wygląda bardzo dobrze. Karol, znalazłaś marchewkę? Hania nie lubi gotowanej marchewki. Uwielbia surową marchewkę, nie lubi gotowanej. Ale owoce duże. A Sebastian za to uwielbia brokuły i marchewkę. A Hania ma brokuły i groszek, tak? Groszek. Zuzia ma jakiś makaron. Lo mein wegetariańskie. Nudle ma, nudle. Też mamy lo mein. Wegetariańskie. A Tomek ma? Ja mam kurczaka z sezamem. Brokuły i papryka i cebula. Bardzo ładnie wygląda. No. A są też takie fajne zestawy rodzinne, więc fajnie, bo możemy się na przykład dzielić. Stąd ten obracany stół tutaj, żeby tak biesiadować i dzielić się jedzonkiem. O! Kurczaka ci zjadł. Tomek, masz mało kurczaka. I to są pierwsze muffiny, które zrobiła Hania razem z Sebastianem, nie? To są pierwsze w ogóle Sebastiana. Chociaż od dawna, bo kiedyś robiłeś z mamą, coś tam piekłeś. A Hania robi co? Galaretkę. A robisz chłopakom, tak? Bo do Sebastiana przyjdzie kolega zaraz. Tak robię. Wiesz? Chcesz zrobić te żelki? Wiesz, ja wymyśliłam taki hack, you know, na galaretkę. Się daje miskę i się daje pełno lodu do niej. Wtedy się daje do... Daje się galaretkę do tej miski z lodem i daje się do lodówki i już masz w godzinę galaretkę. No, ja tak kiedyś robiłam, tylko że trzeba najpierw ją ochłodzić, a potem włożyć do zamrażarki, bo to wiele się... Zamrażarki? No. Jak jadłam zamrażarki, się robiło takie białe i nie było... No, to tylko, że nie możesz gorącej włożyć. Nie włożyłam gorącej. Ja dawałam na chwilę do zamrażarki, żeby się szybciej... Ściągnęła galaretkę. U nas już jest wieczór. Pada za oknem.
Ja siedzę i montuję tego vloga, bo jutro rano już nie będę miała czasu na to, chyba tylko, żeby go wrzucić na YouTube. Dwa ważne ogłoszenia. Po ostatnim vlogu, gdzie mówiliśmy o zabezpieczeniach rodzicielskich, podjęliśmy decyzję, że jednak nagramy taki film dla Was. Tomek opowie Wam o tych wszystkich zabezpieczeniach i film pojawi się w najbliższym czasie. Drugie ogłoszenie to Zuzi szkoła. Miałyśmy nagrać Zuzią informację o szkole Zuzi, które miałam nagrać Zuzią, ale Zuzia jest cały czas zajęta, bo jutro ma ostatnie testy i ma cały dzień testów. Jest bardzo przejęta i chyba trochę zestresowana. Nie chcę ją teraz męczyć jeszcze z pytaniami. A tak na spokojnie, jak już odpocznie, myślę, że we wtorek nagramy taki film dla Was o szkole. I ten film też pojawi się w najbliższym czasie. Także te dwa ogłoszenia. Ten tydzień będzie wyjątkowy, bo to tydzień, w którym ja mam urodziny. Mam bardzo fajnie tydzień zaplanowany. Spotykam się też z moimi koleżankami, z naszymi znajomymi, z naszymi przyjaciółmi. Co, Kotynku? Zuzia, właśnie mówię, że dopiero nagramy ten film o szkole. A, dobrze. Uczysz się teraz jeszcze? Mhm. No, dziękuję. Pozdrów wszystkich, Zuzia. Nie widzę Cię. Pozdrawiam. Amigos. Amigas. No, Zuzia się jeszcze uczy, także spokojnie, nie będziemy Ci przeszkadzać, nie będziemy Cię jeszcze teraz męczyć, ale będziesz miała dużo wolnego w tym tygodniu. Dowiecie się wszystkiego już wkrótce. No, a tymczasem Was serdecznie pozdrawiamy. Jak Wam się podobał ten film, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w najbliższym czasie. Pa!